Projekt Atomin, badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki, jest realizowany od czerwca 2009 do listopada 2012 roku przez dwa wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydział Chemii. Projekt jest finansowany z funduszy strukturalnych. W 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% z budżetu państwa. Jego finansowanie jest realizowane w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uzyskana kwota dofinansowania w wysokości ponad 90 milionów złotych dała naszym wydziałom niespotykaną dotąd szansę na imponujące wzbogacenie potencjału badawczego w dobrze zdefiniowanych obszarach badawczych techno, bio i info. W wyniku realizacji projektu Atomin zostało zakupionych 150 najwyższej klasy unikalnych aparatów badawczych i zostały zmodernizowane 24 laboratoria badawcze działające obecnie w strukturze 5 międzywydziałowych zespołów laboratoriów. Unikalność zakupionej aparatury w projekcie Atomin manifestuje się tym, że większość aparatów badawczych została zaprojektowana całkowicie lub częściowo na potrzeby projektu. Różnorodność badawcza laboratoriów projektu rozciąga się od codziennego zastosowania badań laboratoryjno-analitycznych w medycynie, biomedycynie, kryminalistyce, chemii przemysłowej, poprzez poznawanie struktury materii z myślą o jej wykorzystywaniu w nowych materiałach, nanotechnologii, fotonice, spektroskopii molekularnej, nowych technologiach kwantowych, aż po tworzenie nowych wizji wszechświata przy użyciu najnowszych technik obliczeniowych za pomocą superkomputerów. Proszę Państwa, znajdujemy się w pracowni mikroskopii elektronowej. Na wyposażeniu tej pracowni mamy dwa mikroskopy. Jest to stojący za mną mikroskop transmisyjny oraz mikroskop skaningowy. Przy pomocy tych instrumentów prowadzimy badania morfologii powierzchni, badanych próbek ich struktury krystalograficznej oraz składu chemicznego ze zdolnością nawet atomową. Dodatkowo instrumenty są wyposażone w kolumnę wiązki jonowej zogniskowanej, pozwalającej na modyfikację powierzchni badanych próbek w skali nanometrowej. Znajdujemy się w Wydziałowej Pracowni Spektrometrii Fotoelektronów ESCA. Realizacja projektu Atomin umożliwiła gruntowną modernizację infrastruktury badawczej. W miejsce wyeksploatowanego przyrządu z końca lat 80. uruchomiliśmy nowoczesny system oparty na bardzo czułym analizatorze hemisferycznym. Centralną częścią aparatury jest wysokopróżniowa komora analityczna, do wnętrza której można wprowadzać różnorodne materiały stałe i przy użyciu metody spektroskopii fotoelektronowej określać stan ich powierzchni. Ja szczególnie wysoko cenię sobie możliwość dokonywania aktywacji chemicznej bezpośrednio w reaktorze chemicznym, który jest przyłączony do części analitycznej systemu. Dzięki temu możemy śledzić zmiany powierzchni materiału, które następują w wyniku działania reagentów chemicznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku badań w obszarze katalizy heterogenicznej. Przyrząd, który tutaj się znajduje, jest to dyfraktometr proszkowy. Jest on wyposażony w licznik pozycyjnie czuły oraz w wiele przystawek pomiarowych. Mamy tu m.in. przystawkę wysokotemperaturową, która umożliwia badanie substancji do 1200 stopni, przy czym do około 1000 stopni możemy obracać próbki i badać je w rotujących kapilarach. Mamy również kamerę niskotemperaturową, układ do pomiaru cienkich warstw w wiązce zbieżnej. W naszym laboratorium badamy próbki sproszkowane, takie, z którymi mamy do czynienia w większości procesów badawczych czy w większości procesów technologicznych. Katalizatory czy wiele metale, zeolity, nadprzewodniki wysokotemperaturowe krystalizują jako bardzo drobne proszki i dlatego możemy je badać jedynie za pomocą metod dyfrakcji proszkowej. Mikroskop polaryzacyjny z przystawką termiczną pozwala na badanie przejść fazowych w ciekłych kryształach w zakresie temperatur od minus 100 do około 400 stopni Celsjusza. Drugim cennym nabytkiem jest kalorymetr skaningowy, który pracuje w zakresie temperatur od minus 190 stopni Celsjusza do plus 700 stopni Celsjusza. I trzecim bardzo ważnym nabytkiem jest spektrometr dielektryczny, przy pomocy którego jesteśmy w stanie badać widma dielektryczne w zakresie częstości od subherców do 10 megaherców.
Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego jest techniką pozwalającą na badanie substancji paramagnetycznych. Nowoczesny spektrometr EPR pracujący w trybie impulsowym dzięki najnowszej ultraszybkiej elektronice pozwala na uzyskanie informacji o słabych oddziaływaniach dipolowych i kwadrupolowych z rozdzielczością kilku megaherców, nieosiągalną dla tradycyjnych spektrometrów mikrofalowych fali ciągłej. W aparaturze za mną znajdują się dwa mikroskopy STM oraz mikroskop elektronowy, które pracują w ciśnieniu kosmicznym i w temperaturach od temperatury pokojowej do minus 270 stopni Celsjusza. Za pomocą tych mikroskopów możemy obserwować pojedyncze atomy i możemy nimi manipulować. Projekt, jaki wykonujemy na tej aparaturze, ma na celu stworzenie elektroniki przyszłości opartej na molekułach i pojedynczoatomowych liniach, które, miejmy nadzieję, w przyszłości pozwolą na zbudowanie nowych, wydajniejszych superkomputerów. Mikroskop konfokalny służy do obserwacji fluoryzujących obiektów o rozmiarach powyżej 1 mikrometra. Posiada 4 niezależne kanały, czyli można obserwować 4 niezależne barwniki, umożliwiając wybarwienie komórek żywych lub utrwalonych. Do dyspozycji są także 4 lasery. Mikroskop, który posiadamy w naszej pracowni, jest wyposażony w detektor spektralny, który umożliwia zarejestrowanie widma fluorescencyjnego w wybranym punkcie w obrazie fluorescencyjnym. Urządzenie, które Państwo tutaj widzicie, służy do badania powierzchni różnorodnych materiałów, do wyznaczania ich składu chemicznego. Za pomocą działa bizmutowego, które tutaj mamy, wysyłamy w kierunku próbki jony bizmutu, które wybijają z powierzchni fragmenty cząsteczek albo całe cząsteczki. Dzięki czemu później możemy to, co wylatuje z powierzchni próbki, analizować za pomocą spektrometru masowego, czyli zliczać cząstki o konkretnej masie. Dodatkowe działo, które tutaj mamy zamontowane, pozwala nam odsłaniać coraz to głębsze fragmenty tej próbki i dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki jest skład chemiczny wewnątrz takiej próbki. Możemy nawet odtworzyć trójwymiarową strukturę takiego materiału. To urządzenie stosowano powszechnie w przemyśle elektronicznym do badania półprzewodników, a obecnie jest wykorzystywane w dziedzinie badań biologicznych i w diagnostyce medycznej. W ciągu ostatnich 2 lat Laboratorium Spektroskopii Elektronów dokonało dramatycznej zmiany poprzez rozbudowę i dostosowanie do nowoczesnych możliwości badawczych. To wszystko dzięki programowi ATOMI. Dzięki projektowi udało się uzyskać aparaturę, która będzie umożliwiała badanie struktury elektronowej w szerokim zakresie energii, ale również w szerokim zakresie temperatur. Jest to szczególnie ważne, że w ostatnim okresie coraz istotniejsze dla zrozumienia szeregu własności fizycznych układów, na przykład, które należą do klasy ciężkich fermionów, jest konieczność poznania struktury elektronowej, struktury pasmowej tych układów w najniższych temperaturach, gdzie to zjawisko występuje. Pracowni Laboratorium Syntezy i Badań Związków Bioaktywnych i Biomateriałów znajduje się sprzęt wysokiej klasy, który pozwala na produkcję białek lub izolację ich ze źródeł naturalnych. Pozyskiwane w pracowni białka służą przede wszystkim do badań strukturalnych, które umożliwiają m.in. identyfikację oddziaływań tych białek z lekami, co pozwoli w przyszłości zaprojektować nowe, lepsze leki i rozwijać nowe, lepsze formy terapii. Komora laminarna pozwala na pracę bezpieczną z mikroorganizmami, natomiast inkubatory i wytrząsarki służą do hodowli komórkowej. Nowoczesny sprzęt służący do chromatografii pozwala na rozdział i oczyszczanie preparatów białkowych. Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki dysponuje mikrotomografem.
Służy on do trójwymiarowego obrazowania z dużą zdolnością rozdzielczą, rzędu 0,5 mikrometra struktury wewnętrznej małych obiektów. Mikrotomografia pozwala na rozróżnianie obszarów o różnej gęstości, ponieważ w różny sposób pochłaniają i rozpraszają one promieniowanie rentgenowskie. Badania prowadzone są we współpracy z Zakładem Biofizyki i Katedrą Anatomii Collegium Medicum oraz Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z Gliwic. Ze środków projektu Atomin do Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej zakupiony został spektrometr mas z desorpcją jonizacją laserową wspomaganą matrycą i podwójnym analizatorem czasu przelotu. Ponadto zakupiono nanochromatograf cieczowy oraz robot umożliwiający rozłożenie frakcji LC na 4 płytki MTP. Zakupiony spektrometr jest dedykowany analizie makrocząsteczek, szczególnie biopolimerów i polimerów syntetycznych, umożliwia również prowadzenie eksperymentów obrazowania maldy. Laboratorium syntezy oraz badania związków bioaktywnych i biomateriałów zajmujemy się otrzymywaniem nowych związków chemicznych oraz badaniem ich właściwości w kontekście zastosowania ich jako środków diagnostycznych i terapeutycznych w nowoczesnych strategiach medycznych. Możemy wykonywać testy biologiczne na różnych liniach komórkowych. Badamy tam zarówno cytotoksyczność, jak i efekt fotodynamiczny. Możemy badać też mechanizmy śmierci komórkowej. W ramach projektu Atomin pracownia chemii sądowej wzbogaciła się w nowoczesną aparaturę. Jedną z nich jest chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrią mas, a kolejny to elektroforeza kapilarna wyposażona w różne detektory. Do tych detektorów należy zaliczyć detektor LIF, detektor UV, detektor DAT i detektor masowy. Został zakupiony system do przygotowania próbek. To jest ekstraktor mikrofalowy, który umożliwia szybkie i wydajne przygotowanie próbek. W pracowni spektroskopii NMR bada się oddziaływanie materii z polem magnetycznym. Niektóre jądra atomowe mają własności magnetyczne. Ich zachowanie naśladuje zachowanie cząsteczki związku chemicznego, bardziej lub mniej złożonego, i możemy w ten sposób dowiedzieć się bardzo dużo o konstrukcji materii, konstrukcji związków chemicznych, ich zachowania w polu magnetycznym i zachowania się w rozporach, w ciele stałym, w zawiesinach. Możemy również dowiedzieć się, jak zmieniają się fragmenty cząsteczki wzajemnie, czyli jak się poruszają w stosunku do siebie, czy jak poruszają się w stosunku do innych cząsteczek. Obserwując widma przejść energetycznych, uzyskuje się informacje o strukturze materii. W ramach projektu Atomin zakupiony został także system badawczy, tak zwane szczypce optyczne. Szczypce optyczne są unikalnym narzędziem badawczym umożliwiającym manipulację składników komórkowych i całych komórek za pomocą skupionej wiązki laserowej. Ta metoda ma ogromne znaczenie w badaniach biologicznych, ponieważ badane obiekty nie są dotykane przez fizyczne narzędzia i w związku z tym nie ma ryzyka zakażenia komórkowego. Innym dodatkowym plusem tego urządzenia jest to, że możemy mierzyć siły generowane w takich oddziaływaniach międzymolekularnych na poziomie od pojedynczych pikoniutonów aż tu do 300 pikoniutonów. Dzięki aparaturze zakupionej w ramach projektu Atomin jesteśmy w stanie badać szybkie procesy fotochemiczne, fotofizyczne. Możemy badać je w różnej skali czasowej, w różnym zakresie temperatur i w różnym zakresie ciśnień. Dzięki tej różnorodności pomiarów i parametrów, które możemy kontrolować, jesteśmy w stanie badać procesy o znaczeniu medycznym, biologicznym czy środowiskowym. Dzięki temu można projektować leki i fotoleki i próbować zrozumieć procesy zachodzące w środowisku naturalnym, które mają znaczenie na przykład w procesie oczyszczania wody i powietrza. Testowane są także nowe materiały, które mogą przydać się nawet w takich zastosowaniach jak optoelektronika. Jesteśmy w Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Laboratorium Diagnostyki Fotonicznej. Prace, które tutaj wykonujemy, dotyczą bardzo specyficznych właściwości materii w ultraniskich temperaturach, a dokładniej korzystamy w nich z nowo zakupionego lasera półprzewodnikowego, przestrajalnego w pewnym zakresie widmowym,
Ten laser emituje promieniowanie o długości fali około 780 nanometrów, które przez nas jest w tym eksperymencie wykorzystywane do badania atomów w ultraniskich temperaturach, natomiast ogólnie ma cały szereg rozmaitych innych zastosowań, w szczególności w spektroskopii, w diagnostyce medycznej, mikroskopii, w badaniu zanieczyszczeń atmosfery, a także do takich pomiarów potrzebnych w praktyce jak pola magnetyczne, jak stężenie rozmaitych pierwiastków zanieczyszczających atmosferę. W Laboratorium Spektroskopii Molekularnej i Informacji Kwantowej używamy promieniowania laserowego do badania molekuł, w szczególności małych molekuł, takich, których między atomami działają bardzo małe siły. Molekuły te nazywamy molekułami van der Waalsa. Do wytwarzania promieniowania laserowego używamy wysokiej klasy układów laserów impulsowych. W czasie jednego impulsu, trwającego 10 miliardowych części sekundy, niesiona w nich energia jest równoważna mocy kilkudziesięciu megawatów. Tak wielka moc promieniowania zawarta jest w bardzo małym przedziale spektralnym. Czyni to wiązkę promieniowania laserowego niezwykłym narzędziem badawczym. Wyniki naszych badań znajdują zastosowania na przykład w fizyce powierzchni czy fizyce zimnej materii. Siły van der Waalsa są bardzo ważne z punktu widzenia nowych technologii i nowych materiałów. Za pomocą promieniowania laserowego można także zerwać wiązanie w molekule i zbadać, czy atomy w ten sposób powstałe nadal pamiętają, że urodziły się z tej samej molekuły. Staramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania leżące u podstaw mechaniki kwantowej. Badania te przybliżają nas do konstrukcji komputera kwantowego. W Laboratorium Modelowania Dynamiki Molekularnej i Hydrodynamiki zespół pana Patryka Macha oraz pana profesora Chmaja z Instytutu Fizyki Jądrowej pod kierownictwem pana Edwarda Malca we współpracy z firmą IBM opracował 720-rdzeniowy superkomputer. Cechą tego urządzenia jest to, że umożliwia analizę problemów hydrodynamicznych, procesów, które zachodzą w otoczeniu czarnej dziury, gdy spada na nią obłok gazu, procesów we wnętrzu supernowej i innych zagadnień hydrodynamicznych. Jest ona szczególnie wygodna wtedy, gdy badamy ewolucję w czasie układów złożonych z podukładów, które się w trakcie ewolucji ze sobą komunikują, oddziałują na siebie. Klaster Laboratorium Modelowania Molekularnego składa się z 70 kilku węzłów serwera połączonych szybkim switchem. Ten szum, który słyszymy w tle, to działanie aparatury klimatyzacyjnej chłodzącej sprzęt. W klastrze dostępnych jest około 320 rdzeni procesora, 800 GB pamięci RAM i mniej więcej 4 TB przestrzeni dyskowej. Zainstalowane na klastrze jest podstawowe oprogramowanie do obliczeń kwantowo-chemicznych i symulacji dynamiki molekularnej. Ten sprzęt jest wykorzystywany głównie do badań struktury elektronowej i reaktywności chemicznej przez zespoły Zakładu Chemii Teoretycznej i Zakładu Metod Obliczeniowych Chemii. Ale oczywiście sprzęt ten dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Jako wyraz kontynuacji i konieczności osiągnięcia celów projektu Atomin, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał Centra Atomin na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydziale Chemii. Centra Atomin przejmują zadania projektu Atomin w kolejnej fazie, fazie osiągania założonych rezultatów projektu. Realizacja projektu Atomin przyczyniła się do przyznania konsorcjum Materia Energia Przyszłość imienia Mariana Smoluchowskiego, konsorcjum, w skład którego wchodzą oba wydziały, statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na najbliższe 5 lat. W projekcie Atomin realizowanym ze środków Unii Europejskiej można wyodrębnić dwa aspekty ściśle związane z jego nazwą. Aspekt pierwszy – badanie układów w skali atomowej. Tu mówimy o realizacji celów zbliżających dwa nasze wydziały do uzyskania takiego potencjału badawczego, który jest konieczny, by osiągnąć najwyższy światowy poziom badań. To zostało osiągnięte. Aspekt drugi – nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki. W tym kierunku podejmuje się energiczne działania. Ofertę kierujemy do dużego i małego przemysłu jednostek i ośrodków badawczych. Wszystkich z pomysłami zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi do realizacji wszelkiego rodzaju projektów prowadzących do zacieśniania wzajemnej współpracy.
ten sposób realizujemy podstawowy cel projektu ATOMIN, który brzmi transfer wiedzy i technologii z obszaru nauki do obszaru gospodarki. W końcu bardzo ważny cel, będący konsekwencją już wymienionych. Stwarzamy naszym studentom i młodym pracownikom naukowym warunki do badań, które jeszcze niedawno były dla nich nieosiągalne.